Cześć, z tej strony Ania, witam się z Wami na kanale Książka Mikadze i dzisiaj mam dla Was tak książkowy związany z kupowaniem książek. Tak, ten został wymyślony przez autorkę zagraniczną Enter the Book, natomiast ja zgapiam ten tak i czuję się ogólnie nominowana. Zgapiam od Agi z kanału Skrzypek z Poddasza, podlinkuję Wam kanał Agi właśnie. Zachęcam Was do zajrzenia do Skrzypka z Poddasza i przechodzę już do pytań. Pierwsze pytanie, czy planujesz swoje zakupy książkowe wcześniej, czy kupujesz pod wpływem impulsu? I u mnie to jest tak, że częściowo tak i częściowo tak, bo zdarza mi się, że przez długi czas jakieś książki mam w koszyku, na przykład na Allegro, albo na Empiku, albo gdziekolwiek i one tam po prostu sobie są, ja o nich pamiętam. Tak jest na przykład z Nieznośną lekkością bytu, którą mam w tym koszyku już od dawna i planuję ją kupić, natomiast na razie nie do końca czuję tą potrzebę, więc na razie sobie wisi. I tak samo jest też z jakimiś premierami, które sobie planuję, że prawdopodobnie nowe książki kupię, ale też zdarza się, że coś zobaczę i potem myślę o tym, myślę i sobie myślę, że muszę to kupić teraz. Nie jest to do końca zdrowe, ja wiem. Właśnie z tego tagu chyba wyjdzie to, że u mnie z tym kupowaniem no troszeczkę przesadzam momentami. Ja mam tego świadomość, staram się z tym walczyć, ale nie chcę się też zobowiązywać do niczego, bo to różnie z tym wszystkim wychodzi. Drugie pytanie. Jak podejmujesz decyzję o tym, jakie książki kupić? I to jest bardzo dobre pytanie, bo po pierwsze mam jakąś taką swoją wewnętrzną listę, na przykład jeśli chodzi o klasyki, które chciałabym zgromadzić na swoich półkach, więc one automatycznie w pięknych wydaniach prawdopodobnie prędzej czy później trafią do mnie, także to jest na pewno ten element. Chciałabym skompletować serie, które mi się podobały, a które gdzieś tam mam nie do końca dokupione jeszcze. Co dalej? No nie oszukujmy się, ale odkąd poznałam Instagram, Bookstagram, to oglądam piękne zdjęcia, oglądam, wiecie, też filmy osób, które potrafią do tych książek po prostu zachęcić i też zdarza się tak, że ja do jakiejś książki jestem nastawiona dość negatywnie i to się zdarza dość często, że ja raczej albo jestem napalona na jakąś książkę, albo uważam, że nie, to nie dla mnie, a później prawda może wydać się inna i czasami jest tak, że jestem właśnie źle nastawiona do książki, nie chcę jej czytać, ale widzę ją wszędzie i ona się podoba każdemu i stwierdzam, okej, sprawdzę o co chodzi, sprawdzę czy to jest coś dla mnie i te moje koszyczki puchną po prostu na stronach internetowych z książkami, na księgarniach internetowych. Także to jest moja odpowiedź na drugie pytanie. A trzecie, jaka jest Twoja filozofia kupowania książek? To pytanie brzmi trochę jak poprzednie. Filozofia kupowania książek. Czy ja mam jakąś filozofię? Chyba nie do końca mam filozofię kupowania książek. A, wiem o czym mogę opowiedzieć. Miałam przed moment taki ambitny plan, że żeby nie kupować tak dużo i żeby się jakoś też w pewien sposób ograniczać z tym, to za dwie przeczytane książki miałam sobie kupić jedną, ale to nie wypaliło, nie wiem, czy miesiąc się starałam i czy miesiąc mi się udało, bo już zaraz było, dobra, to na kredyt i kupię sobie, a doczytam później. I to w pewnym momencie właśnie runęło, także ta filozofia nie spełniła swojego zadania. W tym momencie nie ma żadnej filozofii, może jedynie taką, żeby się wstrzymywać trochę i nie kupować wszystkiego od razu, kiedy to widzę, bo no to nie jest zdrowe. Nie oszukujmy się, to nie jest też normalne do końca. Też ta moja filozofia kupowania książek się bardzo zmieniła w ostatnich latach. Przed pandemią ja praktycznie nie kupowałam żadnych książek, albo ewentualnie raz na rok jakieś tam naprawdę okazy, przeważnie książki Małgorzaty Musierowicz, albo jak coś dostałam. A tak bardziej skupiałam się na czytniku i bardzo długi czas czytałam książki na czytniku i mi to odpowiadało, a potem coś się zmieniło, ten czytnik mi się jakoś znudził i podczas pandemii, nie ukrywam, że też pod wpływem trochę kanału Zaksiążkowane, tam dziewczyny bardzo dużo tych książek pokazywały, bardzo dużo tych książek miały, też u mnie się pojawiło więcej pieniędzy, w pewnym momencie zaczęłam coś tam zarabiać. No i część tych pieniędzy zaczęłam też wydawać na książki, więc to są zawsze naczynia połączone. Jaka jest Twoja sytuacja, to taka będzie też Twoja filozofia kupowania książek, prawda? Także to nie zawsze jest takie zależne od nas. To bym chciała dodać.
Kolejne pytanie, co sądzisz o budkach z wymianą książek? I ja tutaj troszeczkę powtórzę to, co mówiła Agnieszka na swoim kanale, czyli to jest fajne, ale w Polsce to się nie sprawdzi, bo widywałam takie budki, chyba w Poznaniu taka jest, koło opery? Tak mi się wydaje, była albo jest. I tam zwykle leżą takie wyświechtane dość starocie, i mam wrażenie, że mamy taką mentalność trochę niestety w naszym pięknym kraju, że jak coś jest za darmo, to bierę, albo jak coś jest za darmo, to no nie wiem, poniszczę to i nie wiem, oddam na przykład w złym stanie, no bo nikt tego nie kontroluje, to polega na dobrej woli właśnie osób, które się w to bawią. Też czasami w bibliotekach, na przykład w Olsztynie, jak byłam na studiach, tam w bibliotece funkcjonowała taka półka właśnie do wymiany z książkami, ale tam zawsze był jakiś taki chłam, wiecie, takie trochę odrzuty z biblioteki, jakieś starocie z PRL-u. Za bardzo nikt nie chciał tego brać i nie było nawet na co wymienić. To się jakoś nazywa po angielsku, to wymienianie książek, także jest to piękna idea i bardzo mi się podoba. I też Aga mówiła o czymś takim, że można sobie wziąć książkę do pociągu i potem oddać ją w innym mieście, to też brzmi super. Natomiast, tak jak wspominałam, nie sądzę, żeby to w Polsce w najbliższym czasie wypaliło, choć brzmi to jak świetny pomysł. Jeszcze, żeby domknąć temat, ja z tych budek z wymianą książek nie korzystałam nigdy, jakoś nie miałam potrzeby, albo zawsze czytałam na e-booku i nie miałam takiej fazy na kupowanie książek, albo już po prostu miałam swoje i nie było mi to potrzebne. Też rzadko mnie właśnie te tytuły interesowały. Kolejne pytanie, numer 5. Jak się czujesz po kupieniu książki? Pokazujesz ją, zapisujesz w notesie? No więc tak, jak się czuję po kupieniu książki? Ostatnio czuję niestety wyrzuty sumienia, bo za każdym razem czuję, że no, to zamówienie może nie było potrzebne. Znaczy, bardzo się cieszę, że mam te książki i już się nie mogę doczekać, kiedy je przeczytam, ale no niestety pojawiają się te wyrzuty sumienia. Co, kurczę, próbuję sobie tłumaczyć, że ja tych książek nie ukradłam, nikogo nie zabrałam i nie powinnam się tak czuć, natomiast tak trochę jest czasami z wydawaniem kasy, że czujesz, że to za dużo, że to dość. Co więcej, czy pokazujesz ją? No, nagrywam te book haula, tak jak wspomniałam, niedługo, za 2, za 3 filmy pojawi się ten nowy book haul na kanale. Czekam na jeszcze jedną paczkę z Wydaje Nam Się, bo w tym tygodniu, kiedy ja to nagrywam, jest tam promka, -50%, więc sobie tam uzupełniłam swoje zasoby. No i tak, pokazujesz, no tak, pokazuję w tych book haulach, natomiast za każdym razem, no prawie za każdym, mam tą świadomość i trochę się boję, że ktoś mi wytknie, że jednak za dużo kupiłam, że przecież ja tego nie przeczytam. Boję się po prostu, że ktoś będzie złośliwy. Chociaż okazuje się, że tak naprawdę nie ma się czego bać, ale to gdzieś z tyłu głowy zawsze jest i się o tym myśli. I z jednej strony łatwo jest opowiadać o tym i jestem w stanie sama wymyślić kilka złośliwych komentarzy, które bym mogła do siebie w tym momencie powiedzieć, w stylu, jak nie chcesz kupować, to nie kupuj, jakby nie tłumacz się z tego, ale kurde, to jest jednak skomplikowany temat i ja nie potrafię wynaleźć jednej recepty. Każdy ma jakąś tam swoją właśnie filozofię kupowania, nie kupowania, pokazywania, nie pokazywania, nagrywania tych bukoli. Też nie wiem, czy tak macie i nie wiem, czy mi się to wydaje, ale po pierwsze, ja sama z siebie jakoś tak mniej jestem teraz napalona na oglądanie book hauli. Kiedyś to były moje ulubione firmy i po prostu, żeby jak najwięcej tych książek zobaczyć nowych. Też trochę może mniej tkwiłam w tej sferze książkowej, nie wiedziałam może o wszystkich premierach, a teraz już troszeczkę bardziej jestem na bieżąco i większość z tych książek po prostu kojarzę i trudniej mnie zaskoczyć w tych book haulach. Dawniej to wiecie, zawsze była lista po prostu książek, które bym chciała mieć. Jeszcze kilka miesięcy temu, a teraz już mniej, więc te bukole trochę mniej mnie interesują teraz. I też druga sprawa, zauważam, że chyba moich odbiorców trochę mniej te bukole interesują, bo ile można to oglądać? No były momenty, że te bukole były takie wow, a później już jakoś każdy stwierdził, że może już tego dość. Także nie wiem, czy to jest reguła, ale trochę to zauważam. Mam wrażenie, że te bukole mogą się trochę kończyć. Nie wiem, co wy o tym uważacie. Co tu jeszcze? Zapisujesz w notesie swoje kupione książki. I tak, i nie, bo ostatnio od jakichś tam kilku bukoli
Staram się zapisać chociażby w telefonie albo w moim tym magicznym zeszycie od kanału książki od poprzedniego bookhaula, żeby nic nie pominąć, żeby po prostu opowiedzieć o wszystkich, żeby nic nie zginęło. Natomiast mam ambitny plan, żeby spisać sobie w Notion wszystkie moje książki, jakie mam i sobie odhaczać, które mam przeczytane, bo tak naprawdę w tym momencie ja do końca nie wiem, ile mam przeczytanych, a ile nie i jak to się rozkłada ilościowo. Chciałabym to wiedzieć, chciałabym to bardziej kontrolować, bo obawiam się, że tych przeczytanych będzie dużo mniej niż tych, które na półkach zalegają. Kolejne pytanie. Jak się czujesz patrząc na książki, których jeszcze nie przeczytałaś? Czy martwi Cię to, że jest ich tak dużo, tak mało? No, jak się czuję patrząc na książki, które nie przeczytałam? Różnie. Albo patrzę i jest takie, fajnie, moja biblioteczka. Albo jak patrzę na przykład na Wichrowe Wzgórza, których jakoś nie mogę się zmusić, żeby doczytać. To jest taki lekki wyrzut sumienia, chociaż staram się, żeby te książki, które już mam, żeby nie mieć z tego powodu wyrzutów sumienia. I ogólnie mam wrażenie, że my za dużo żałujemy rzeczy w swoim życiu. Nie żałujmy kupowania książek. Nie wiem, czy się zgadzacie z tak postawioną tezą, natomiast chyba nie warto jest żałować tego, co zrobiliśmy. Jest jak jest. A książki zawsze można sprzedać albo oddać, jeśli czujecie, że jest ich za dużo i mają to być jakieś wyrzuty sumienia. Ja się w sumie cieszę, bo jest dużo książek, które mogę przeczytać i mam je pod ręką. Też prowadzenie kanału i bardzo się staram teraz, żeby ten Instagram trochę mój ruszyć, bo mi coś tam nie idzie. To się wiąże z tym, że te książki musisz pokazywać i fajnie jest je mieć. Oczywiście można je wkleić, co też często robię, kiedy słucham na przykład audiobooka i nie mam tej książki fizycznie. Fajnie jest tą książkę mieć i móc ją pokazać, móc zrobić zdjęcie i liczyć na to, że to zaprocentuje jakoś w, nie wiem, ilość osób, które się zainteresują kanałem, czy zainteresują się Instagramem, jakimś tam postem. Także to jest też jeden aspekt tego kupowania książek. Też mam jeden taki problem z tym, że kiedy książki mi bardzo długo zalegają i od bardzo dawna chcę jakąś książkę przeczytać i od dużo o tej książce słyszałam, to ja wtedy mam wrażenie, że mój mózg się już nudzi tym tematem i stwierdza, że już mu się nie chce czytać tej książki. Ja tak mam trochę z Kwiatami dla Algernona, które są na pewno zarąbistą książką i ja wiem na 99%, że to będzie 10 na 10 i pewnie ulubieniec, natomiast jakoś nie mogę się zabrać. I też masz dużo nieprzeczytanych książek, to masz duży ten TBR swój i ja się czuję czasami taka przytłoczona, bo nie wiem, za co się zabrać, czytam kilka naraz i jest jeden wielki bałagan, także to też nie jest do końca rozsądne, ale tak po prostu jest. Jak decydujesz, ile nieprzeczytanych książek to nie za dużo? Odpowiedź brzmi, nie decyduję, no bo tak jak wspomniałam, mam sporo tych nieprzeczytanych książek i też nie chcę, żeby ta moja działalność książkowa, to czytanie i kupowanie, żeby to było w jakichś takich sztywnych ramach. Oczywiście w pewnym stopniu może ma to sens i może powinnam sobie jakoś narzucić, ale no źle się wtedy z tym czuję. I tak jak wspomniałam, z jednej strony nie chciałabym tyle kupować, z drugiej strony no, chciałabym. Teraz w tym momencie, kiedy to nagrywam, mają premierę przynajmniej 3 książki, które bardzo bym chciała mieć i bardzo bym chciała przeczytać. Natomiast troszeczkę się na razie wstrzymam. Jedną mam już zamówioną, więc pewnie przyjdzie, a dwie na razie się wstrzymuję, także wiecie. Trzeba zachować zdrowy rozsądek i ja mam nadzieję, że coraz więcej tego zdrowego rozsądku, coraz bliżej mi do tego będzie. No, nie pamiętam już, jaki był główny wątek mojej wypowiedzi. Aha, ile nieprzeczytanych to za dużo? Nie wiem. Nie ma takiej liczby konkretnej. Czy masz jakąś procedurę wyboru książek do czytania w następnej kolejności? Różnie, bo tak, na przykład kiedy wymyślam sobie temat filmu, to narzucam sobie automatycznie, że jakieś tam książki bym chciała doczytać, żeby dołożyć do tej puli, o których opowiem. Tak było na przykład przy thrillerach, o których miałam opowiadać. Wtedy dostałam do recenzji książkę Noc, w której zniknęła. No i miałam też tych ileś tych thrillerów już kilka przeczytanych, ale stwierdziłam, że żeby tam było 5 czy 6, to jeszcze doczytam sobie pod kluczem. Więc to już było takie, że sobie to narzuciłam. Tak samo teraz wymyśliłam sobie film o Pamiętniku Księżniczki, więc też sobie w pewien sposób narzucam czytanie Pamiętnika Księżniczki. Trochę właśnie mi to nie idzie teraz. I to jest też ten problem z narzucaniem sobie książek, bo u mnie to niestety jest tak, że kiedy sobie to narzucam, to mi się automatycznie nie chce. Mimo że
obiektywnie daną książkę chciałabym przeczytać i ja tą księżniczkę chciałabym przeczytać dalej, bo za dzieciaka miałam ze sobą tylko 2 tomy, a jestem ciekawa, co było dalej. Także to jest takie... dziwny jest umysł książkoholika. Naprawdę złożony i dziwny. Także jeśli chodzi o procedurę, to nie do końca mam tę procedurę. Determinują to trochę tematy moich filmów. Też ostatnio poprosiłam Was na Instagramie, też tutaj na YouTubie, ale na Instagramie był większy odbiór, więc zdecydowałam jakby się na książkę stamtąd. Kurde, mam takie problemy z klarownym wyrażaniem myśli. Na Instagramie poprosiłam Was o polecenie mi książki do przeczytania na sierpień i wybraliście mi Życie Violet i powiem Wam, że też jest to coś, co sobie narzuciłam i też ciężko. Powiem Wam, że mi to idzie i nie wiem teraz, czy to dlatego, że sobie tą książkę narzucam, bo nie miałam ochoty jej czytać, znaczy nie miałam zamiaru jej czytać i czy to jest kwestia właśnie tego narzucenia, że tak ciężko to mi idzie, czy też po prostu nie jest to książka dla mnie. To jest też takie skomplikowane. Ja też nie umiem za bardzo robić DNF-ów i raczej czytam już książki do końca, albo zostawiam, niby to jest DNF, ale później staram się wracać do tych książek za jakiś czas, albo sobie przynajmniej obiecuję, że do nich wrócę. Także taka to jest ta filozofia z TBR-em. A najfajniej mi się czyta po prostu książkę, którą od razu zamówię i od razu ją biorę do czytania. Tylko że zwykle w tej paczce nie jest tak, że jest jedna tylko książka, tylko jest ich trochę więcej. No i siłą rzeczy nie przeczytam z niej wszystkich, bo już wtedy pewnie zamawiam kolejną paczkę i sięgam po kolejną książkę, więc zdarza się tak, że niektóre po prostu książki czekają na mnie na półkach przez pół roku, aż po prostu nadejdzie na nie pora. No i taka to jest ta moja procedura, niezbyt procedura, ale taka filozofia wyboru książki kolejnej do czytania. Nie ma w tym do końca logiki, ewentualnie logika podyktowana prowadzeniem tutaj kanału. Kolejne pytanie, ostatnie pytanie. Czy uważasz, że kupujesz za dużo książek? Jeśli tak, to dlaczego i co z tym zrobić? Już odpowiedziałam w zasadzie na to pytanie. Tak, uważam, że kupuję za dużo książek. Natomiast jeśli tak, to dlaczego? Wydaje mi się, że ja sobie coś psychologicznie próbuję zrekompensować przez to kupowanie. Takie mam wrażenie, ale to już jest sprawa dla psychologa, a nie sprawa na kanał. Tak można podsumować. Co z tym zrobić? Ja nie wiem. Ale jeśli Wy wiecie, to napiszcie mi w komentarzu, co zrobić, żeby mniej kupować książek. Ale też ja sama jeszcze nie zdecydowałam, czy ja tak naprawdę chcę kupować mniej książek, czy może jest mi tak dobrze i tylko próbuję sobie coś wymówić ze względu na to, że boję się opinii innych, że może jakoś mnie tam ocenią negatywnie, że za dużo kupuję. No wiecie, no to nie jest też ekologiczne, to nie jest sensowne, ale róbmy co chcemy tak naprawdę i niech każdy robi to, co uważa i nie czepiajmy się innych i będzie dobrze. Nie to, żeby się mnie ktoś czepiał wybitnie, ale tak mi się powiedziało. I tyle na koniec. Żegnam się z Wami. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli macie ochotę, bo prowadzicie na przykład kanał i nie macie pomysłu na film, to nominuję Was do tego książkowego tagu. Zapraszam Was na kolejne filmy, zapraszam Was do poprzednich filmów. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Widzimy się następnym razem. Pa, pa!